Jak widzicie, znajdujemy się na skrzyżowaniu. Po mojej lewej powstaje hotel, a po prawej też hotel. A w tym filmie pokażę wam kilkanaście zmian w Minecraft mieście po pół roku przerwy. Prawdopodobnie tu się coś zmieniło. Teraz na każdym z przejść mamy taki przycisk. On jest do wymuszania zielonego światła czy coś. To mi właśnie przypomniało, że tam nie widać żadnego światła. To też trzeba dodać. Ta droga jest zablokowana. Jak widać, są tu pachołki i to jest tir z Biedronki ogólnie. Chodzi o to, że mam plan, żeby ta droga wyglądała lepiej i tutaj po boku też się coś zmieniło, ale co to powiem w następnym update'cie. W Lidlu poznikały mięsa z lodówki, chyba straciłem miasto i wgrałem backupa przypadkowo. A skoro już jesteśmy w pobliżu mostu, to jak widać nie ma tu już jachtu. I bardzo dobrze, tym jacht był niepotrzebny. Zrobiłem taką ankietę i wybraliście ten wariant. Ten wariant drugi jest inspirowany projektem Build the Earth i wygląda całkiem fajnie. Naszym następnym przystankiem będzie przystanek szkolny. Jest to moim zdaniem najlepszy przystanek w tym mieście, bo obecnie jest chyba jeden. Pamięta ktoś ten przystanek? Ogólnie tu jest też taki znak, który oznacza, że zaczyna się tu taka strefa szkolna. I jak widać, obok wreszcie zrobiłem wyjazd z parkingu, bo tak na razie to były dwa wjazdy i to mogłoby nie działać. Ale też za przystankiem znajduje się taki zajazd autobusu. Jaki ma to sens? Dobre pytanie. Przemyślałam to i lepiej by było, jakby ten wjazd był tutaj. Bo tak, to nie ma sensu. Pasuje to zmienić, ale ten przystanek wygląda fajnie, więc w następnym update. Niedawno odkryłem, że pomiędzy stołówką a ścianą tej szkoły jest taki backrooms. Co tu się wydarzyło? Dobre pytanie. Też chciałbym wiedzieć. Szkoda miejsca. Nie pamiętam, czy to było w poprzednim update'cie, ale do szkoły dodałem znaki ewakuacyjne. A skoro już o fajnych znakach, to w tym miejscu znajduje się na przykład taki znak przystanku autobusowego. Jak wiecie, w tym miejscu powstaje Carrefour i dużo się zmieniło. Powstał taki początkowy zarys. Tam się niby kończy, chociaż okej, tam Carrefour będzie mniejszy. Ogólnie myślę, że tutaj będzie przebiegała linia tramwajowa. Co tu robi cysterna Orlenu? Możecie się zastanowić. Ma to jakiś sens, bo za niedługo będzie tu pewien budynek. Tutaj także jest taki znak. Poprawiłem znaki na przejściach dla pieszych i tutaj też jest taki znak. Tutaj jest jakieś zacofane skrzyżowanie, ponieważ mamy stare sygnalizacje, stary znak i co tu się są? Ale skoro stare skrzyżowanie, to w tym miejscu jest też stary blok. Jest to chyba druga wersja tego bloku, bo pierwszej jakoś nie mogłem znaleźć. Nie wiem, co się stało. Teraz jesteśmy przy drugim parkingu i tutaj zrobiłem wyjazd, bo też był tylko jeden wjazd. Nie wiem, jak ja to budowałam. Jeden z widzów przypomniał mi, że wyjazdem z parkingu da się przejechać na przeciwny pas. Na serio o tym zapomniałam? A propos parkingów, to ten został zasypany cementem. Po prostu skopiowałam drogę i a ta taksówka w ogóle jedzie pod prąd. A zastanawiam was, co tu robią te trawniki. Po prostu lubię parkurować po Minecraft mieście. Tutaj nie ma choinki. A skoro już o choinkach bez liści, to tutaj też nie ma liści. Po prostu budując włączyłem random tick speak i wtedy poznikały liście. Tam coś się znajduje, ale co to dowiecie się nie wiem kiedy. W Minecraft szkole dalej powstają toalety, a tu nie wiem co się stało. A wychodząc już ze szkoły mamy tutaj szybsze przejście do biblioteki. Bo może zauważyliście, ale było ono mocne naokoło. Bardzo fajne przejście tu wyszło. W ogóle taki fun fact, pod tymi murkami dalej była wełna. Wreszcie poprawiłem tą krzywą drogę szkolną i tam jest bardzo fajne przejście dla pieszych, ale ono będzie w następnym filmie. Może ktoś zauważył, ale tutaj jest dzwon.